Myślał, że to ja zabiłem Foltesta. Było się nie bawić w żołnierza. Witcher 2. Tak. The fight. I hate you so much. Oh, it dealt some damage. I don't know how much he has. What are you doing? This is how I'm gonna fight. I'm gonna cheese this fight so much. And also, this is my next try to this fight because last time OBS crashed for some reason, and even though it was recording, I didn't record it at all. Of course I have B for him to... Okay, he was hit as well. It is impossible for me to ignite him, to put any status effect on him for some reason. And he keeps doing that. I guess it's too close. Dlaczego Wiedźmin zabija królów? Byłem Wiedźminem! Dawno temu! Więc teraz jesteś najemnym zwirem! Congratulations indeed. Are you... This fight is annoying. Because he keeps hitting me with everything no matter where I stand. And I'm starting to think the game is bugged. Because believe me, I saw screenshot. I checked guys. And I saw there that people could normally apply status effects. Which for me do not work at all. I just have to get it out of my system. And he keeps doing that. I don't know why. I think that shouldn't hit me. Bombs, he's nearly at half HP. Regenerating health, is that what was happening? Oh, well, more like 1/3 of HP. Maybe it's an issue with my resolution sometimes. Sometimes stuff like that happens. Maybe I should have distributed my powers of silence instead. And instead I'm gonna apply Dark Souls tactics. Running away from my powers. Yeah, he always applies status effect on me, and he can't miss it. Powinieneś się poddać, gdy miałeś okazję. Dobrze walczysz, chociaż nie tak jak kiedyś. Mięśnie pamiętają. Dziki Gon nie mógł ci tego odebrać. Oh, okay, I like that. Cassin. Yeah.
Wystarczy wiedźmin i kilka elfów, żeby zabić króla? Nie masz pojęcia, ile osób było gotowych nam pomóc. Naiwniak, zdradzam cię. Czas Jorveta się kończy. Inni zostaną osądzeni i skazani za rozpętanie chaosu. Więc dlaczego? Byłeś jednym z nas, Geralt. Uratowałeś mnie. Teraz jesteś mi kwita. Twoja wiedźma zna się na czarach. Jak myślisz, da radę teleportować mnie do Edirn? Jak będzie grzeczna, nie zrobię jej krzywdy. Znajdę cię. W takim razie do zobaczenia w Edirn. We prevailed. Yay. Still better than Kaeran. Gdzie Roż? Zabiliśmy kilku, ale reszta uciekła. Gdzie jest Leto? Martwy? Ruszył do Flotsam. Skąd wiesz? Chcę dopaść Triss. Muszę iść. Zabij go, zanim skontaktuje się z resztą. Nie trzeba było ufać Dwan. Chodźmy. Nie, Geralt. My nie możemy tam iść. Oczywiście. Zapomniałem, jacy z was wojownicy. Mete tarde, Gwynblade. Powodzenia. Something else? Okay, that's all. Rustling. Yeah, he took my sword. Apparently. And he stripped it of its enchantment? That's weird. Really, really weird. Just this one? Okay. This way? No. Give me a second, I'm a bit confused. Here. And apparently we have a journal, like... For... Not for quests, but for some insight from Geralt, I think? Next later. I saw that the journal was updated thingy. Really, the love of your second life, let's say, because amnesia and all, is in danger, and that's how fast you are willing to run. Help her. Beautiful light. I love it. Again, one wrong way. So we're gonna look into this light once more. Ah, beautiful. Why are you still standing here? I'm worried that you may bear some side quest that I'm not willing to look into. Wreszcie pokażemy temu nieludzkiemu motłochowi, gdzie jego miejsce. A, zęby się zlatują. Za dobre dla was byliśmy, nie ludzie! Tuczyliście się na naszej krwawicy! What happened? Mordujecie niewinnych! Niewinny Geralt! To jak będzie, karczmarzu? Syna mi zabili! Syna! Elfy przeklęte! Chcę ich krwi! These aren't the elves who killed your son. Te elfy nie zabiły twojego syna. I nic im nie zrobisz. Please let it work. Jak się tak zastanowić? Tak! Nic tu po was! Idźcie do domu, ludzie! Dzięki ci, Gwynblade! Gdyby nie ty, bylibyśmy już martwi! Uchodźmy stąd jak najprędzej! Uważajcie na siebie. Kto rozpętał tę jatkę? Dowodów nie mam, ale stawiam na Loredo.
Rządzący zawsze będą szukać usprawiedliwienia dla swoich błędów i porażek. A lud zawsze pragnie igrzysk. Krwawych czy radosnych, obojętne. To miasto już nigdy nie będzie takie samo. Nastał tu czas pogardy. Why is the garrison idle? Dlaczego strażnicy nie reagują? Bo wiewiórki wytłukły ich druhów. A Loredo nie wydał żadnych rozkazów. How did it start? Jak doszło do pogromu? Mówią, że to zemsta za śmierć żołdaków, którzy poszli z Roszem. Ale to były zwykłe zbóje opłacane przez Loredo. Nikt po nich nie płacze. I tak wybuchły spontaniczne zamieszki. Loredo niby stoi z boku i umywa ręce, a jego zbiry podjudzają. Widziałem kilku żołdaków w cywilu na czele tłumu. Nic mu nie udowodnisz. Nawet nie zamierzam. Have you seen Triss? Musimy odnaleźć Triss. Wiesz, gdzie jest? Miała iść do Shili, a ta wynajęła w gospodzie izbę. Mówiłem jej o megaskopie, nad którym pracował Zoltan. Okay, let's find Chodźmy. Triss. Szczęśliwie zdobyłem klucz do gniazdka Shili. Nie pytaj jak. Tajemnica zawodowa. Chodźmy. The things I heard about Dan the Lion let me assume the exact place he acquired the key. No, can I have them? Oby Triss nic się nie stało. Krew. Mam złe przeczucia. Nie wygląda to dobrze. Sprawdźmy ślady. Może się czegoś dowiemy. Okej. To przyboczny Shili. Ma skręcony kark. To nie jego krew. Triss weszła, skręciła kark strażnikowi, potem się zraniła. Nie, no bez sensu. Czekał do snuc. It is beyond any doubt the same creature as the mentioned in the accounts of old. The local bookseller's offer was presently brought. I have investigated it as thoroughly as possible from afar. The monster is larger than I thought, and I will probably be unable to sell it on my own. More research might help, but there is no time. May the Witcher suffice. Niezły burdel. Nie patyczkowali się. Nie rozumiem. Ktoś tu jeszcze był. Jaskier, patrz. Co to? Peephole. To świetlik. Ktoś mógł podglądać. Po drugiej stronie jest Zamtus. Może burdel mama widziała, co się tu stało. Chodźmy. Ha? No. Zamknięte! Przyjdźcie później! Zabili mi dziewczynę. To Derae! Geralt, to była jej izba! Co się stało? Zamordowali ją. Wczoraj ją kochali, pili z nią wino, mówili jaka śliczna. Dziś przyszli w pięciu. Wszyscy pijani krwią z plugawymi okrzykami na gębach. Miała klienta? Nie, była ze mną. Co się tak gapicie? Chciałam ją uspokoić, pocieszyć. Miałem nadzieję, że powiesz mi, co się stało w izbie obok. Zauważyłem otwór do podglądania. Ale skoro byłyście zajęte... Byłyśmy, dopóki nie usłyszałyśmy rozmowy za ścianą. Shila zawsze rzucała zaklęcia, przez które nic nie było słychać i widać. Ale tym razem nic nam nie przeszkadzało. I zaczęłyśmy podglądać. Ja patrzyłam pierwsza. I to była ta ruda czarodziejka i Cedric, nasz zapity ekswiewiórka. Ruda podeszła do magicznego lustra i powiedziała... Zobaczmy, z kim ostatnio rozmawiała królowa lodu. To Shili. Nawet ja się zorientowałam. Zamachała rękami, wykrzyknęła zaklęcie i w pokoju pojawił się mężczyzna. Wyglądał tak, że Derae aż pisnęła ze strachu. Kiedy udało mi się odepchnąć Derae, w pokoju była już inna postać. Tym razem kobieta. Triss zwracała się do niej Filippo. Witaj, Filippo. Triss, ładnie wyglądasz. Hmm?
Dlaczego posługujesz się megaskopem Shilly? Nie wierzę, że się zgodziła. Równie dobrze mogłabyś prosić ją o pożyczenie szczoteczki do zębów. Shilla o niczym nie wie. Where are you now? Słyszałam, że wyjechałaś z Redanii. Zamierzam zapobiec rozpadowi Edirne. Mamy tam ludowe powstanie, prawdziwą rewoltę. Spodobałoby ci się. Nie sądzę. Zaczęło się jeszcze przed śmiercią Demavenda. Powstańcą przewodzi dziewczyna. Jest śliczna i na dodatek niegłupia. Dokonała niemożliwego. Ludzie i nieludzie, szlachta, mieszczanie i chłopi maszerują ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Spuścili srogie manto royalistom i teraz są jedyną siłą zbrojną w Edirn. Co się stało z synem Demavenda, księciem Stenisem? Nic. Dołączył do powstańców i robi dobrą minę do złej gry. Udaje, że podobają mu się idee sprawiedliwości i równości. Co zamierzasz zrobić? Nie mogę pozwolić Henseltowi Skedwen zająć Doliny Pontaru. Nasz król wojownik za bardzo urósłby w siłę, trzeba go powstrzymać. To na początek. Potem zadbam, by na tronie Edirn zasiadła właściwa osoba. Po co Shilla przyjechała do Flotsam? To delikatna sprawa. Potrzebujemy kogoś na dworze Henselta, który, jak wiesz, nienawidzi czarodziejek. Wiem. Jedyny syn Henselta zginął w wypadku na polowaniu 3 lata temu. Królowi nie udało się spłodzić kolejnego potomka, a próbował usilnie. Shilla twierdzi, że będzie w stanie uzdrowić obumarłe narządy króla, ale potrzebuje bardzo rzadkich składników. Które zamierza wyekstrahować z Kejrana? Właśnie. Tym sposobem po prawicy króla znów zasiądzie czarodziejka. To wszystko. Nic więcej nie wiem. Really? Ten Dandelion, who's Filippa? Jaskier, wiesz, o kim mowa? Kim jest Filippa? Filippa Elhart. Czarodziejka, doradczyni króla Radowida Redańskiego. Osiągnęła arcymistrzostwo w najbardziej cuchnącej kuchni świata, polityce. Jest tak krystalicznie amoralna, tak całkowicie wyzbyta skrupułów, że aż zjawiskowa. Ostatnio krążyły plotki, że popadła w niełaskę na dworze Redanii. Jeśli to prawda, to na pewno sama pociągała za sznurki i chciała opuścić stolicę. Mhm. What happened to Triss? Co się stało z Triss? Gdzie ona jest? Nie wiem. Słyszałam tylko rozmowę, o której już powiedziałam. A potem przyszli mordercy. Skopali mnie i zadźgali Derae. Ale słyszałam odgłosy walki w pomieszczeniu obok. Czarodziejka krzyczała. Gdy zabójcy poszli szukać kolejnych ofiar, wyjrzałam na zewnątrz. Zdawało mi się, że widzę Cedrika. Przekradał się uliczkami w stronę lasu. Zataczał się. Dziękuję, Garveno. Poczekaj. Przekaż Jorvetowi ten list. List? To nazwiska morderców Derae. Jorvet zrozumie. You're spying for Jorvet? Spiegujesz dla Jorveta? Pomagam mu od czasu do czasu. Po prostu mu to przekaż. Zobaczę, co da się zrobić. Nic nie obiecuję. Jaskier, zaczekaj na mnie. Ja poszukam Cedrika. Krew Cedrika. Wskaże mi drogę. No, since we are already here. Just looking for something to read, but apparently there's nothing. Do I have to somehow... Za dużo tej krwi. Okay. A 8000 orenów od króla kryzys zeżarł? Blood. It won't help if you... Are you fucking kidding me? Here. It's really not helpful that it won't... It's so unreliable to use. No, pokazali im, gdzie raki zimują. Kolejna ofiara. Muszę szukać dalej. Nie, Doredo nie dopuści, żeby wzięli się za porządek. I think I lost the trail. Is it on a cooldown or something?
It's not this way. Most definitely not this way. Szybko! Maybe in here. It's really hard for me to tell whether I'm... Bohater, co? Zatańczymy, biały misiu! Some blood. Here. To nie Cedric. Oh, and you want me to check age body? So you're saying this is not his blood? Trails goes. There's some blood. That, now that makes sense, that he went out to the forest. No, Cedric, gdzie jesteś? Mnie się zachciało, co? Following a trail of blood into the water or something. Especially since I cannot see the blood flow. Oh! There. Okay. Człowiek. Muszę wrócić na ścieżkę. There's way too many trails we can follow and I'm lost. Here, yeah. Do I see any other trail? Czuj duch. The only boat I see is here. Goes here. And if I stand here, it goes here. It would be a lot easier if they would allow me to use this medallion more often. Also mushrooms and no blood. But this takes me
Mocno krwawi. Okej. Okay. Nie mam wiele czasu. Wow. Okej, okay, dobra, maybe. Not here. Not this way. Okej. Okay. Zwolnił. Nie może być daleko. I hope. Oh, there's something wrong. It's him. Swojatel nie próżnują. Oh. Ten chłop nie pomoże mi znaleźć Cedrica. Kedmin i Gwynplate. Wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się tam stało? Triss poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem Duan, który pilnował drzwi. I włamaliśmy się. Znów zabiłem Duan. Wiem. Gdzie jest Triss? Co się stało? Przyszedł Wiedźmin. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Triss. Ale był szybki. Za szybki dla mnie. Uderzył Triss, zanim zdążyła rzucić zaklęcie. Wiedział, jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop. Powiedział, że musi się dostać do Edirn, w pobliżu krasnoludzkiej osady Vergen. Triss stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził. Lepiej się postaraj, bo idziesz pierwsza, a ja będę tuż za tobą. Potem straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że umieram. Las mnie wzywał. Dlaczego, Cedric? Dlaczego się w to wplątałeś? A dlaczego ty się w to wplątałeś? Czasem po prostu tak trzeba. Mówiłem ci, że miałam wizję? Dlatego piję. To pomaga. Wódki mgła otula mnie szczelnie i nic nie widzę. Nic nie czuję. Spokojnie. Ale teraz... Teraz widzę dokładnie. Musisz odzyskać utraconą pamięć. Tylko w ten sposób zrozumiesz, kto i dlaczego zabija Duan w koronach. Jak mam odzyskać pamięć? W Edirn, w miejscu skażonym czarną magią, gdzie duchy umarłych stoczą wielką bitwę. Ocal ich duszę. A wrócą twoje wspomnienia. Co się dzieje? Las. Czuję obecność. Przyszli się pożegnać. Mój las. Wafail, Gwynplate. Żegnajcie. Geralt! Gdzieś ty się podziewał? Królobójca. Prawie go miałem. Uciekł? Teleportował się do Edirn. Jak to teleportował się? Zmusił Triss, by rzuciła czar. Szkurwa. No właśnie. Roż kazał cię znaleźć. Będziemy wypływać. Dowiedział się czegoś. Żeby było śmieszniej, Skojatel też szykują coś dużego. What do the Skojatel want to do? Co planują Skojatel? Chcą odbić Barchę.
Potrzebują twojej pomocy. Kiedy przystałeś do Skojatel? Nie o to chodzi. Zabierają ich do Drakenborgu. To specjalne więzienie dla nieludzi. Chędożony pomnik ludzkiej nienawiści. What does Rosh intend to do? Co planuje Rosh? Wymyślał na Loredo, więc pewnie chodzi o komendanta. To coś ważnego. I guess I need to talk to them both. Pogadam z nimi. Może Rosh albo Skojatel wreszcie na coś się przydadzą. That is gonna be it for today. So now thank you very much. Stay alive and see you soon.